W dzisiejszym odcinku z EU4 zagram Węgrami i będę tworzył Imperium Węgiersko-Austriackie. Chociaż nie za szybko, bo to wymaga 20 poziomu technologii, jednak istnieje sposób, żeby to obejść, pokażę wam go później. A dzięki węgierskim nowym misjom i węgierskim ideom, które mam wrażenie, że zostały chyba zmienione, ale jestem zbyt leniwy, żeby to sprawdzać, stworzę unikalne połączenie kawalerii i artylerii, coś w tym stylu. Chociaż mogę mieć bardzo wysokie problemy z inflacją w ramach tej kampanii. Tak, nawet tego pana zawstydzę. Węgrzy zrozumieją. Polacy raczej też. Witam imperialistów, tutaj Lukas. Węgry to królestwo apostolskie. Fajne bonusy, które nasuwają pewien styl gry, którym dzisiaj nie podążę. Może kiedy indziej. Węgry dostały też kilka unikalnych reform rządowych, zwłaszcza militarnych. Doszedł też nowy achievement, który na pewno zdobędę w ramach tej rozgrywki, bo jest łatwy. Początkowo wyznaczam rywali. Polskę, Litwę, Imperium Osmańskie, rozdaję przywileje, totalnie standardowo, bez żadnych niespodzianek. Wyłączyłem utrzymanie wojska, czy to fortec, których mamy sporo. Z tego powodu, że mój władca nie żyje, Warna, Warneńczyk, klęska pod Warną, kojarzycie. Wykonałem też sztuczkę na tańszego doradcę militarnego. Bo dużo tych punktów będę potrzebował. Zatrudniałem też doradców na mój dwór od razu. Nastawienie dworu zmieniłem na militarne. Na Węgrzech pojawił się też nowy monument, który może wam podpowiedzieć, skąd wzięła się u mnie ta gigantyczna inflacja we wstępie. Ale nie, mylicie się, ona się pojawiła skąd indziej. Teraz bardzo ważna sprawa, dyplomacja. Obrażam rywala burgundzkiego, Sabaudię, co pozwoliło mi zawrzeć sojusz z danym krajem, a w późniejszym etapie mariaż królewski. Burgundia będzie świetną równowagą do późniejszych wojen z Austrią. No chyba, że można ją zdobyć pokojowo, ale nic na ten temat nie wiem na ten moment. Obrażę też Polaków, bo czemu by nie, żeby zawrzeć sojusz z ich arcywrogiem, Zakonem Krzyżackim. I na koniec Austria, chociaż ona tak do końca nie była mi potrzebna. Węgrami na początku też musiałem bardzo się spieszyć, żeby wykonać po kolei te trzy misje. Dlatego od razu zrekrutowałem kompanię najemną darmową, nadałem przywilej na prestiż, bo jeszcze obraziłem Wołoszczyznę. Węgry obrażam jakoś dużo krajów. To pozwoliło mi zawrzeć Royal Mariage z Mołdawią i zaraz potem zawarłem sojusz. Dzięki temu wykonałem misję starych sojuszy, dało mi dodatkową relację, której będę na chwilę potrzebował, oraz wykonałem misję na kontrolę Mołdawii, co zwiększy moją szansę na dostanie tego księstwa w nadchodzącym evencie, związanym z mołdawską wojną domową. Potrzebuję też rozwinąć Węgry o 4 poziomy developmentu i oczywiście zrobię to w Nitrze dla Słowacji, bo chcę tutaj jak najszybciej rozwinąć kopalnię złota. Czy wspominałem o tym, że Węgry dostały nową organizację? Może być nawet użyteczna. W końcu na Słowacji mam kilka dobrych fortów. Po rozwinięciu 3 punktów developmentu mogłem wykonać wreszcie misję osłabienia Polski, która daje mi casus belli na ustanowienie Unii nad Polską i chciałem od razu wziąć tę misję, bo kiedy Polska wzięłaby Unię nad Litwą, dużo trudniej byłoby ją wykonać. W obliczu rozpadu kraju po katastrofalnej bitwie pod Warną, śmierci króla Władysława i przegranej z Turkami, wojewoda Janusz Hyundai zwołał Sejm, próbując ponownie zjednoczyć kraj. Podział był prawie niemożliwy do opanowania, a anarchia była bliska. I władcą Węgier ustanowiłem Janosa, mimo sprzeciwu Austrii, bo był bardzo dobrym władcą i bardzo dobrym generałem. Prawdziwy węgierski bohater z wąsem. A propos bohaterów, może kojarzycie taką panią jak Lara Croft z uniwersum Tomb Raidera. Tak? To dobrze, bo to znaczy, że macie dobry gust do gier. Dzięki współpracy Crystal Dynamics i Nexters, Lara wkracza do świata Dominion, czyli gry mobilno-przeglądarkowej, w której możecie kierować swoimi bohaterami. Sama Lara będzie teraz nową grywalną bohaterką, ale co ważniejsze, dostanie całą nową przygodę, którą będziesz mógł wraz z nią przeżyć. Od 13 do 27 maja Hero Wars organizuje specjalne wydarzenie związane z Larą Croft i jej historią dołączenia do świata Dominion. Co ważniejsze, Larę zdobędziesz totalnie za darmo. Darmo to chłopierę! Poczekaj, to jeszcze nie wszystko. Bo w związku z tym wydarzeniem przygotowano dla ciebie jeszcze wiele innych ofert. Unikatowe skórki, które będą wpływały na to, jak Lara skutecznie walczy, jak i naprawdę wiele innych bonusów do zdobycia. Więc nie czekaj, bo na zdobycie tych wszystkich rzeczy masz ograniczony czas i warto się spieszyć. Kiedy wydarzenie dobiegnie do końca, Lary już nie zdobędziesz. Więc skorzystaj z tego kodu QR lub z dedykowanego linku, który jest w opisie tego filmu i przypiętym komentarzu. Ja natomiast dziękuję Hero Wars za sponsorowanie tego odcinka. A teraz wróćmy do materiału. Tak, od razu podniosłem utrzymanie armii i fortec w górę, bo następnie dokonałem inwazji na Wołoszczyznę, jak i Bizancjum. W sumie niezła okazja. Mam tylko problem, z jakiegoś powodu Bizancjum nie dołączyło do wojny. Czuję się oszukany. Polacy wybrali Jagiellona. Oczywiście Polska teraz była postrzegana jako wielka potęga, ale nie na długo już. Mołdawia oczywiście zdecydowała się mnie wesprzeć, co niekoniecznie było dobre, bo opóźniało to wykonanie tej misji. Tak, nie mogłem niestety podbić wszystkiego.
Mołdawia podczas wojny domowej wybrała stronę węgierską. Chyba? Tak, zgadza się. Stała się moją marchią. Udało mi się poradzić z Drakulą w takim razie. Mogłem teraz znaleźć też przywilej Strong Duchess. Następnie najechałem Bośnię oraz Serbię. Serbia była moim prawdziwym celem, miała jednak gwarancję od Turka i nie mogłem jej bezpośrednio zaatakować. Rozpocząłem też budowę siatki szpiegowskiej w Polsce. W Chorwacji rozbiłem wojska przeciwnika całkowicie, jak i potem w Chili. Na chillu. Serbię podbijam następująco, oczywiście Kosowo zdobywam dla siebie, a samą Bośnię czynię moim wasalem. Następnie przystąpiłem do wyzwolenia terytoriów Bośni z Hercegowiny. Węgry teraz też są mocarstwem światowym. Jako pierwszy kraj na świecie wprowadziłem lepszą technologię wojskową i pojawił mi się możliwy czempion. Czy będzie jak zwykle? Zobaczmy. Andrzej, rządzisz. W międzyczasie Imperium Osmańskie podbiło bizantyjskie. Jak ja to przegapiłem? Chociaż nie do końca, bo pozostała na tej wyspie. Ciekawe. Czechy mają teraz śląskiego wasala. Na świecie pojawił się też renesans i dlatego czekałem do tego momentu, żeby rozbudować kopalnię w Nitrze. Tej misji na razie zdecydowałem się nie wykonywać. Wolę ją wykonać dopiero, kiedy integruję Bośnię. Odebrałem też ziemię. Oczywiście bunty musiały wybuchnąć. Wykonałem też misję na rozbudowę kopalni złota. Tak, inkom złota przekroczył 50%, ale dzięki temu jeszcze bardziej rozbuduję moją kopalnię, która tak czy siak ma w tym momencie marne szanse na zawalenie się, a będzie miała jeszcze mniejsze. Moje złoto. Na Słowacji powstały siedziby zakonu smoka i nastał teraz czas zaatakowania Polski przy pomocy moich sojuszników. Celem było odnowienie Unii Węgiersko-Polskiej. Statuty Walachorum. Postęp Imperium Osmańskiego całkowicie zmienił geografię polityczną Europy Południowo-Wschodniej i wielu Słowian i Rumunów opuszcza swoje stare domy, aby osiedlić się na przygranicznych terenach naszego królestwa. No więc jak sobie z tym wszystkim poradzimy? To nasze ziemie i spokój musi zostać przywrócony. W międzyczasie wykonałem misję na integrację Chorwacji, która nie dawała mi Chorwacji, ale dała możliwość szybszego jej przyłączenia w ciągu kilku lat. Kiedy moi sojusznicy się wykrwawiali, ja ruszyłem prosto moim wojskiem na Kraków. Kraków padł w niewiele ponad 200 dni i następnie ruszyłem prosto na Warszawę. Tak, oczywiście szlachta chciała pieniężnej pomocy, a po upadku Warszawy ruszyłem bronić Wiednia. W sumie w tej wojnie Austria bardziej przeszkadzała niż pomagała. Ostatecznie polską armię rozbiłem pod Krakowem, a nie pod Wiedniem, stąd po prostu uciekli. Rozpocząłem też przygotowania do mojej kolejnej wojny z Wenecją lub Imperium Osmańskim. Oba te kraje były na ten moment bardzo, ale to bardzo wycieńczone wojną. Regent Janos nagle dość podejrzanie zmarł, pozostawiając pusty tron. Austriacka dynastia von Habsburgów nadal pragnie przejąć kontrolę nad naszym tronem, ale jest też syn wielkiego wojewody, Janos Hyundai. Nie moja wina, ja do tego ręki nie przyłożyłem. Naprawdę, ta opcja jest zablokowana. I szczerze mówiąc, byłem gotów na pogorszenie relacji z Austriakami. Tylko teraz musiałem toczyć wojnę z Polską jeszcze przez 3 lata. Ups. Dlatego po upadku Podola cofnąłem moje główne armie do Węgier, tu i tak miałem bunt do strumienia. Odnowiłem też Real Mariage ze wszystkimi krajami, oprócz Austriakami. I tak wojna toczyła się, ja nie brałem w niej już dalej udziału. Stało się, Matyjas przejął władzę na Węgrzech, w Chorwacji wybuchła rewolta, którą wyruszyłem stłumić, a wojnę z Polską zakończyłem zdobywając tą Unię, jak i dość sporo pieniędzy. Ale to było krwawe, głównie zginęli jednak moi sojusznicy. Po tej wojnie zakończyłem też sojusz z Zakonem Krzyżackim. Mój sojusz z Austrią też dobiega końcowi, co było zresztą do przewidzenia. Imperium Osmańskie toczyło dość ciężką wojnę, co było dobrą okazją do najazdu. Unia z Jagiellonami została co prawda zniszczona, ale też i umocniona. Sojusznicy osmańscy mnie w tym momencie zdziwili. Rozpocząłem też proces integracji Chorwacji i następnie wypowiedziałem świętą wojnę Osmanowi. Tak, to było trochę ryzykowne, ale lubię też wyzwania. Dobrze się stało, że zakończył się mój sojusz z Austrią. Bramy Konstantynopolu padły, dlatego zdecydowałem się na szturm. Chociaż patrząc na straty, nie był to dobry pomysł. Bitwy z armiami osmańskimi nie były jednak ciężkie do wygrania. Miałem gigantyczną przewagę liczebną, ale wygląda też na to, że jakość mojego dowódcy też wpływała na to. A dzięki flocie krymskiej zniszczyłem całą armię osmańską. No, przynajmniej większą jej połowę. Dlatego do szturmowania kolejnej fortecy wysłałem najemników, jak i wojska sojuszników. A zaraz potem znalazłem drugą połowę armii osmańskiej. Albo mi się zdaje, albo przez przypadek zabiłem Osmana. Bo przekazałem Mołdawii Konstantynopol i teraz patrzę, Osman ma kretyna na tronie. A to wszystko dzięki tej mołdawskiej misji. Bo jako Węgry miałem Imperium Osmańskie jako rywala i Mołdawię jako sojusznika. Ups. W krótkim czasie też uczyniłem wszystkie państwa poddańcze bardzo lojalnymi.
Nie dowierzałem, że udało mi się zdobyć tego Wargola, tocząc wojny z Osmanem. Chociaż nie powinienem, może się temu dziwić. Za pożyczki od mieszczan wprowadziłem instytucję w kraju, a na pierwsze idee dla Węgier wybrałem idee arystokratyczne. Nie ukrywam, długo się zastanawiałem nad pierwszym wyborem. Jako, że wojna z Imperium Osmańskim przebiegała za łatwo, zaatakowałem jeszcze dodatkowo Serbów. Chciałem wykonać tą misję, bo bonus mi się bardzo podoba. Teraz zmniejszam agresywną ekspansję sobie na 20 lat, a od Imperium Osmańskiego biorę następujący pokój. Te prowincje, te pieniądze. Głównie dlatego, że przypomniałem sobie o tym w tym momencie, że Bizancjum wciąż istnieje. Nie mogłem uwierzyć, że dostałem się na tą wyspę, bo bizancyjska flota jest większa niż moja. Armia Matiasa I. Mając silnych sąsiadów ze wszystkich stron, Królestwo Węgier często potrzebuje silnej armii. W poprzednich wojnach nasi szlachcicy zaopatrywali większość naszych sił zbrojnych w bandy najemników wynajęte w celu uzupełnienia ich strat. Chyba zainwestuję, szczerze mówiąc, w tą czarną armię. Zobaczymy, jak się spisze. Koszt tego jest niewielki. Tylko gdzie ta czarna armia do zatrudnienia? Halo? Bo tutaj ten bonus jest. Aha, po miesiącu się pokazali. Bizancjum upadło i narodziło się na nowo, jak ten Feniks z popiołów. Tylko jako księstwo. Dalsze reformy Matiasa. Tutaj skupiłem się na administracji. Dalsza rozbudowa kraju następowała. Mój władca też przyciągał na dwór właściwych ludzi. A po unowocześnieniu węgierskiej kawalerii zaatakowałem Regusę, która miała sojusz z Francją. Co? Ale widziałem, moi drodzy widzowie, że chcecie tej wojny. Dlatego ją zaatakowałem. Liczyłem na to, że Francja szybko się do mnie dostanie. Nie przewidziałem tego, że może próbować dostać się do mnie drogą morską. Została jednak przywitana przez armię moich wasali. Chociaż trzeba przyznać, przyjęła dobrą pozycję obronną. Dla mnie. Zainwestowałem też już w czarną armię, co rozpoczęło igrzyska na Węgrzech. Sama armia, muszę przyznać, była bardzo bitna. Francuzi nie mieli szans, chociaż mieli generała dobrego w uciekaniu. Kolejna reforma na trzecim poziomie to była moja ulubiona reforma podatkowa. Wszyscy będą teraz płacili 50% wyższe podatki. Od Imperium Osmańskiego zadowoliłem się pieniądzami oraz wojennymi reparacjami, żeby za 7 lat ponownie zaatakować ten kraj. Ta wojna też uświadomiła mi, że mam pewną lukę w fortyfikacjach. Francja na szczęście tanio skóry nie sprzedała. Zapłaciła mi duży trybut za pokój. Węgierskie armie dostały się do skarbca samego papieża i chyba go splądruje. Ponad 5000 złota w skarbcu i nawet jeszcze nie tak wysoka inflacja. Po splądrowaniu kurii jednak wolę tak czy siak poprawiać relacje z papieżem. Po integrowaniu Bośni ją zabezpieczyłem, dodana do state'ów, dlatego wykonałem tą misję, żeby obniżyć autonomię w każdej prowincji z Bośni. Doszło do dziwnego wydarzenia. Zakon Krzyżacki zaatakował Polskę. Wojska zakonu zostały bardzo szybko wyjaśnione. Trochę prowincji zdobyłem dla Polski, specjalnie w ten sposób, żeby pozostała część zakonu krzyżackiego nie dołączyła do imperium. Papieża poprosiłem o sponsorowanie budowy częściowej w moim kraju, co pozwoliło mi po bardzo niskich cenach rozpocząć budowę zarówno workshopów, jak i kościołów. Przypomniałem sobie, że za szybko integrowałem Chorwację, bo chciałem odbić te dwie prowincje dla niej. Ups, może był to dobry moment do najazdu na Czechy? Zarabiając już 51 golda, Węgry miały już naprawdę mocną ekonomię. Na moim dworze też pojawił się doskonały doradca, którego od razu zatrudniłem. Jako pierwsze rozwinięcie z ery wybrałem mniejszą agresywną ekspansję, a drugie będę przenoszenie wasali. Muszę przyznać, że Matias jest naprawdę dobrym władcą, jest sprawiedliwy, zdyscyplinowany. Czego chcieć więcej? Od Czechów podbijam 5 prowincji, plus biorę dużo pieniędzy. Grozi mi przez to mała koalicja, ale kto by się nią przejmował? Było to dla mnie konieczne, aby wymusić na nich Unię. W stolicy rozpocząłem budowę biblioteki, z którą wydaje mi się jest powiązana ta misja. Francja wysunęła mi propozycję sojuszu, ale wtedy zobaczyłem, kto siedzi na jej tronie. Nie mogłem zrobić innego, jak tylko wysunąć roszczenie do tronu francuskiego i następnie wypowiedzieć wojnę. Ale jak to trus? 3 lata, to nie tak źle. Dlatego moja dyplomacja rozpoczęła poprawienie relacji ze wszystkimi większymi krajami dookoła. Przeniosłem nawet kupców już do Niemiec, żeby tutaj przyspieszyć opadanie mojej agresywnej ekspansji. Zauważyłem też, że szanse zawalenia mojej kopalni w Nitrze są naprawdę niskie w porównaniu do standardowej kopalni w Kosowie. Tak, to był moment, w którym zdecydowałem się na jeszcze większą rozbudowę. Pokój z Francją dobiegł do końca i jednocześnie nie ma nikogo na tronie, dlatego wypowiadam od razu wojnę. Jako, że Unia z Francją to jednak jest samobójstwo, dlatego zdecyduję się na coś, czego normalnie bym nie robił. Tylko na tą jedną wojnę wybiorę idee szpiegowskie i rozwinę je do drugiego poziomu. Tak, dobrze się domyślacie, inne idee planowałem brać. Nie mogę każdej kampanii grać pod te same idee, czyli szpiegowskie i arystokratyczne. To po prostu zbyt nudne. I jako, że nie chcę szybko zakończyć tej wojny, no to będę się skupiał jednak na toczeniu bitew przy pomocy mojej czarnej armii, aby zaliczyć osiągnięcie. Albo atakują mi normalną armię, co jest? Użyłem też złotej ery, to mnie może aż tak boleć nie będzie. Tak, w tym momencie dopiero zrozumiałem, że to muszą być bitwy z różnymi krajami. Oczywiście w ostatnim hotfixie to zmienili. Zalicza 3 bitwy na kraj.
Na Węgrzech wykonałem tą samą sztuczkę, co na Szwecji. Mianowicie rozpocząłem budowę monumentu do drugiego poziomu na pauzie i wykonałem misję, która podnosi mi budowę monumentu do kolejnego poziomu, przez co trzeci mam za 2,5 tysiąca zamiast 5 tysięcy. Ulepszenie też kosztuje mnie tylko 2,5 tysiąca, jakby co. Widzicie, jaki duży postęp robi? Dlatego, żeby ukończyć ten monument, wezmę nawet pożyczkę, dzięki czemu nie stracę aż tak dużo punktów dyplomatycznych. No i na szczęście koalicja będzie dużo mniejsza. Węgry to naprawdę jest Union Master, a idei, których tak naprawdę potrzebowałem w to miejsce, wiem, to boli, przykro mi, to idee ekonomiczne. Bardzo rzadko z nimi ostatnio gram, więc cieszę się, że będę miał okazję teraz wykorzystać. Biorę je z powodu tego, że będą obniżały inflację, zmniejszają kolejny raz szansę na to, że złoto nam się zawali, interest per annum również zmniejszają o pół punkta, no i dają oczywiście bonus do produkcji. A tak się składa, że ten monument również ma interest per annum minus 1. Kolejną wojnę, którą wypowiedziałem, to oczywiście odbicie Konstantynopola dla Bizancjum. Chociaż tutaj o zwycięstwo się nie muszę martwić. Zastanawiam się, dlaczego mam największą ilość kardynałów w prowincjach, które mam najbogatsze i są tak blisko tej bogatej prowincji ze złotem. Podejrzane. Jakby to powiedzieć, padła mi właśnie kolejna unia personalna. Naprawdę potężna. Więc nie dość, że kontroluję już większość Europy Wschodniej, ale też sporą część zachodniej. W 1988 roku. Trochę mnie to zdziwiło, bo kiedyś Paradox nerfił polskie drzewko, żeby nie robiło tego, co teraz robią Węgry. Czy Palantynat mi wypowiedział teraz wojnę, ale nie wróżę mu zwycięstwa. Chociaż moje armie są daleko, muszę przyznać. Cesarz został jednak ukarany. W II wojnie z Imperium Osmańskim zabrałem kolejne terytoria, jak i dość sporo pieniędzy i wciąż zapomniałem kliknąć tą misję. Może się przyda w kolejnej. Złote miasto zostało rozbudowane, co powoduje, że mogę dalej rozbudowywać moją kopalnię złota, bo szanse zawalenia są minimalne, a będą jeszcze mniejsze. Już teraz zarabiałem 30 złota ze złota. I teraz mogę wybrać nowy zasób, który będzie produkowany w naszej stolicy. Bo obecnie jest zboże, co jest słabe i gdyby nie było facetingu wcześniej, prowadziłbym szkło, ale że był faceting, no to wprowadzę żelazo. Cenowo najbardziej się opłaca z czasem. A rozpocząłem też teraz wreszcie rozdać wszędzie zakon smoka na moich terytoriach. Byłem mocno do przodu z technologią, więc mogłem sobie na to pozwolić. Węgry teraz mają też bardzo mocny przywilej zmniejszający koszta utrzymania fortów na granicy z naszymi wrogami. Co w sumie nawet użyję. Nadszedł czas przyłączyć Czechy również do Węgier. Austria to będzie po prostu taka, wiecie, wisienka na torcie. Ale w tej wojnie dużo nie robiłem. Wszystkim zajęli się moi wasale. Litwa i Polska nawet Szwedami się zajęli. I po chwili Unia nad Czechami została ustanowiona i nikogo to nie obchodziło. Kolejna Unia do kolekcji. Moich dyplomatów ustawiłem, żeby głównie się zajmowali jednak moimi poddanymi. Bo miałem bardzo dużo tych krajów. Jako że w każdej już mojej prowincji miałem zakon smoka. Zdecydowałem się wykonać tą misję, która da mi bardzo dużo tradycji armii. No w sumie mniej niż myślałem. Skupiałem się też na tym, żeby mieć jak najniższą autonomię w tym momencie. Bo zależało mi, żeby jak najszybciej przeprowadzić kolejną reformę, bo to będzie już reforma militarna, która pozwoli mi mieć 100% kawalerii w armii i mieć bardzo tanią kawalerię. A propos taniości kawalerii, właśnie wybrałem tą politykę, bo o niej zapomniałem. I w sumie bardzo pomocne w przeprowadzeniu tej reformy będzie wykonanie jak najszybsze tej misji. To jest naprawdę mocne. Dlatego jak najszybciej zmieniłem edykt i rozwinąłem prowincję w Poszny. I tutaj z tego co widzę, głównie za punkty militarne się opłaca to zrobić. Dodatkowo rozpocząłem też budowę budynku. Zdobytą w ten sposób ziemię koroną przeznaczyłem na przyznanie kolejnego przywileju, bo możliwość zarządzania krajem kończy mi się. I następnie od razu wykonałem tą misję. I nie ukrywam, Janos Wites przyda mi się. Tak niewiele mi brakuje do kolejnej reformy. Ale teraz będzie za niecały rok. Zabezpieczyłem też lojalność Czech, co dało Węgrom możliwość dołączenia do Imperium. Chyba to zrobiłem w złym momencie, bo naprawdę nie chcę stać się księstwem. Zobaczę jednak, co się stanie. Dobra, już o to się nie boję, bo mam napisane, pewnie przejmę bycie elektorem od Czechów. I żeby zabezpieczyć tą decyzję, wezmę sojusz z obecnym cesarzem. Zwiększę dyplomatyczną reputację, chociaż nie mam żadnego pojęcia, czy na to wpływa. Na szczęście wydaje się, że cesarz jest przychylny tej decyzji, jak i większość księstw. Palantynat chyba nie przeczuwał, jaki los go czeka. Zaciągnąłem też w międzyczasie pożyczki, bo mam okazję po bardzo niskiej cenie rozwinąć ten monument na złoto. W misjach nie widziałem, żebym gdzieś dostawał jego darmowy poziom. Wydaje mi się, że to by byłoby zbyt OP. Zawarłem też bardzo chwilowy sojusz z Wenecją. I w międzyczasie dołączyłem do Imperium. I tak, jestem elektorem. Kolejny etap to upokorzenie Austrii, jak i jej zdobycie na Unię Personalną. W tym celu musi być słabsza, ale co ważniejsze, mniejsza. Dotarły też do mnie wieści o kolonializmie z Portugalii, a ja w tym czasie wykorzystałem to do tego, żeby wprowadzić kolonializm w kluczowych prowincjach w Karpatii. Była to bardzo opłacalna opcja, tylko tego przywileju z misji na razie nie mogłem wprowadzić.
po dołączeniu do Holy Roman Empire sojusz z Palantynatem nie był potrzebny. Chociaż może jest? Nieważne, mnie teraz czekała reforma armii. Dzięki tej decyzji rządowej. A nie, jeszcze, bo dopiero tutaj dostanę 25%. Następnie poczyniłem przygotowania do rozwoju Karpatii, czyli tego regionu, który się świeci. Musiałem tutaj zwiększyć produkcję do 6 poziomu. Pojawił się też protestantyzm i powiem wam szczerze, mocno się zastanawiam, czego nie przyjąć. Co prawda opóźni to moje bycie cesarzem Holy Roman Empire, tylko jestem obrońcą wiary, nie! Dlatego przegrałem wojnę z Krymem, przyznając się do porażki, co pozbawiło mnie bycia obrońcą wiary. Smutek. I teraz mogłem już zmienić religię na protestancką. Jednym z głównych powodów tej zmiany jest ten bonus, jak i jeszcze parę innych, które są dostępne w tej religii. Od razu też kupiłem obrońcę wiary. Jak i straciłem moją formę rządów? Nie! No dobra, pozostałem na drodze katolicyzmu, bo nie jestem pewien, czy nowa forma rządów, którą dostaję, będzie dostępna na protestantyzmie. Przetestuję to. Ogólnie jednak protestantyzm byłby bardzo dobry dla Węgier. Zdobyłem więc dla Litwy cały Krym. Następnie bardzo szybko rozbudowałem Złote Miasto. Ale coś jest nie tak, bo mimo iż ten modyfikator tutaj się zwiększył, mam cały czas tą samą kwotę szans na zawalenie się. Kolonializm ostatecznie wprowadziłem w Szeps, bo jakoś tak wyszło, że tu mam bardzo bogatą Słowację. Teraz następnie zaatakowałem Austrię przy pomocy Wenecji. Sam Wiedeń bardzo szybko padł, więc następnie zaatakowałem sojuszników austriackich. W sumie miałem okazję zakończyć Unię Neapolitańsko-Aragońską. W Bizancjum doszło chyba już do 10 rebelii Pretender Rebels. Co z tym krajem jest nie tak? Dyplomatów w tym momencie wykorzystuję do poprawy relacji z elektorami. Gold Rush! Jakoś tak, niedużo. Ale kolejni? Bizancjum, lecz się! Zakończyłem Unię Aragońsko-Neapolitańską, a od Austrii zabrałem 5 prowincji. W tym 2 dostała Wenecja. Tak, później je odbiję. Natychmiast kończę mój sojusz z Wenecją i jako, że mój władca no jest w średnim wieku, to jednak nie biorę za wcześnie tej misji. Pamiętajcie, że to casus belli, które tutaj jest, będzie trwał 25 lat, ale lubi sobie zniknąć, kiedy umrze wasz władca. W międzyczasie Francja zgłosiła chęć dołączenia do Imperium i myślę, że ja to poprę. Nastała era reformacji, czemu tak szybko? A sama Francja dołączyła do Imperium. To jest naprawdę śmieszny widok, kiedy widzicie Francję jako jedno z księstw Imperium. Ale jak to koniec Czarnej Armii? Nikt mi o tym nie powiedział! Na szczęście mogę tutaj podjąć pewne decyzje, które powodują, że Węgry pod najemników teraz mogą być naprawdę potężnym rozwiązaniem. A moja Czarna Armia i tak niszczy wojska osmańskie. Za którymś razem na pewno się uda. Pięknie! Bułgaria została wyzwolona, Konstantynopol również i nawet wcześniej przyjął już kulturę grecką. Macedonia też jest wolna, co mi da dużo ochotników, jak i bardzo fajnego generała. Naprawdę teraz muszę zdobyć te prowincje? Rozpocząłem też już wojnę z Wenecją, bo nie ukrywam, mam tu okazję wynikającą z ekskomuniki. A z Wenecją mam bardzo długą granicę. Jako kolejne idee wybieram dla mnie quality. Ewentualnie mogłyby być ofensywne. Jako, że sultanat mameluski zaczął ze mną graniczyć, a w sumie z moim wasalem, Węgry stały się przedmurzem chrześcijaństwa. I wezmę teraz tą misję, bo za 3 lata zapomnę. 3 lata, bo chodzi mi o wojnę o Austrię. Po integrowaniu Mołdawii pojawił mi się nowy stan, Kozacy. Od Wenecji w tej wojnie wziąłem chyba wszystko, co mi się opłacało, a to pozwoliło mi zabezpieczyć Dalmatię i dostać casus belli unipersonalnej nad Neapolem, który ma sojusz z Kastylią. Chętnie to wykorzystam. Przekonałem się też, że zdobycie tego osiągnięcia na Węgrzech jednak nie jest dość proste. Wszystkie armie moich przeciwników są niszczone przez moich wasali. Litwa dołączyła do Imperium, a co najśmieszniejsze, Polska jeszcze nie. Po chwili bez większego problemu ustanowiłem Unię nad Austrią, która w tym momencie mnie nienawidzi i prowadziło mnie to dalej ku przyszłości Imperium. Dzięki czemu mogłem albo podporządkować sobie wszystkich książąt elektorów, po prostu ich podbijając, albo poprzez działania dyplomatyczne. Spróbujmy załatwić sprawę raczej dyplomatycznie. Podległych państw i tak mam od groma. W tym momencie 4 elektorów mnie popiera, a 3 Palantynat. What? Dlaczego 3 ligi zaatakowały Austrię? Co się tu wydarzyło? Teraz jednak głównym moim celem było zwiększenie ziemi koronnej oraz przeprowadzenie 7 reform, bo stworzenie multikulti Imperium Europejskiego potrzebuje tego. A to prowadzi mnie do wcześniejszego ustanowienia Austro-Węgier. Już jestem trochę zachłany, dlatego przystąpiłem do wojny o koronę Neapolu. Nie uwierzycie, ale mam szansę wrzucić władcę na tron Moskwy. I buduję ostatni sąd. Powiedzcie mi teraz, że Węgry nie są praworządnym krajem. Unia z Neapolem już wkurzy trochę państwa, ale trudno, przeżyję to. I trzeba przyznać, że nagroda do końca gry za integrację Neapolu jest przekosmiczna. Chociaż tą administracyjną skuteczność wolałbym mieć do końca gry też. Mam chyba za dużo relacji dyplomatycznych. Dlatego niedługo rozpocznę proces integrowania Bizancjum. Pierwsza dobra wiadomość, zostałem nowym cesarzem Imperium. Druga dobra wiadomość, mój władca jest bardzo stary,
A trzecia dobra wiadomość, to rozpocząłem wojnę z sultanatem. Bardzo pilnie potrzebuję tego monumentu. I przede mną stała pierwsza decyzja, czy chcę dopuścić Zakon Krzyżacki do Imperium, i raczej tak. Podbiję ich po prostu po dołączeniu. Myślę, że tą misję wykonam po śmierci mojego obecnego władcy, mimo iż bym dostał dodatkowe Imperial Authority. Czyżby moja czarna kompania wreszcie miała okazję stoczyć walkę z kimś nowym? Nie, bo uciekają, no kur... Zgadnijcie, kto właśnie jest na tronie rosyjskim i komu właśnie zaraz wypowiem wojnę uniepersonalną. Czego ja mogę chcieć więcej? Tak, dobrze byłoby poczekać na to, żeby powstała Rosja. Może Moskwa się wyrobi w 5 lat, by nadrobić technologię. Niestety musiałem w międzyczasie interweniować w kolejnej wojnie, która mnie zbytnio nie dotyczyła, bo Turingia została zaatakowana. W wojnie sukcesyjnej. Nie uwierzycie, ale zdobyłem naprawdę minimalną liczbę prowincji, żeby dostać tylko ten monument. Dobra, pojawił się następca rosyjskiego tronu, dlatego nawet nie czekam, atakuję. Ale szczerze mówiąc, w tej wojnie nie miałem za dużo do roboty. Jak w każdej, którą teraz toczę. A Unię bardzo szybko wymusiłem. Swoją drogą, gdybym poczekał do 10 poziomu, powstałaby Rosja i byłaby dużo większa. Jednak rozpocząłem swoją malutką wojnę w Holy Roman Empire w celu nawrócenia jak największej ilości państw na religię katolicką. W Hesse znajduje się centrum reformacji na stolicy, dzięki czemu, jak nawrócę ten kraj na jedyną słuszną wiarę, centrum reformacji zniknie. Znaliście tą sztuczkę? Gorzej jest z protestanckimi centrami reformacji, ponieważ nie znajdują się w stolicach obecnie. Czym się różni Imperial Ban od imperialnej kampanii? Oprócz celu podboju oczywiście. Zdobycie Wenecji jest chyba warte małej koalicji, tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż jak mam być szczery, to raczej koalicji się nie boję. Muszę przyznać, że to casus belli naprawdę mnie zaintrygowało i chyba je wykonam. Tym bardziej, że tak naprawdę sobie odpaliłem kolejną dużą wojnę w ramach protestanckich księstw. Ciekawe, ile z nich pozostanie innej religii po tej wojnie. W pierwszej kolejności ruszyłem moim wojskiem na odsiecz Pradze, bo widać, że tutaj duża liczba heretyków. Ej, no dajcie szansę dojść tej armii. Ja naprawdę chcę to osiągnięcie zdobyć. Okej. Tyle w temacie. Dziękuję, bardzo dziękuję. Czy ktoś gdzieś widział armię heretyków? Kawaleria jest... Wielkie czystki religijne w Imperium. Rozpocząłem wojnę religijną, zanim było to modne. Jakby co, to w jednej bitwie można zdobyć nawet 8 państw postępu. Wystarczy, że 8 państw uczestniczy w jednej bitwie. W jednej wojnie 10 księstw nawróciłem. Szczecin uczyniłem moim wasalem i następnie nawróciłem na jedną słuszną religię, co również spowodowało, że tutaj powinno to zniknąć. Halo? W najgorszym razie zniknie za 37 miesięcy, kiedy nawrócę tą prowincję. A ja w tym momencie rozpoczynam kolejną rundę nawracania. No i niestety Liga Protestancka powstała, chociaż liczna raczej nie będzie. Przy okazji zdobyłem osiągnięcie. Najtrudniejsze w niej było dorwać przeciwnika samemu, zanim oni to zrobili. W roku 52 przeprowadziłem wreszcie 7 reformę rządową, co ustanowiło bardzo silny węgierski rząd. I tak otworzyło mi wreszcie drogę całości rozwoju mojego kraju aż do końca. Peszt został też przemianowany na... Budapeszt, naród węgierski. Od momentu powstania Królestwo Węgier było domem dla wielu kultur, oprócz Węgrów, Słowaków, Rusinów, Rumunów, Chorwatów, Niemców, Żydów, Komunów i wielu innych. Przez wieki ci ludzie nazywali Węgry swoim domem i pomagali nam je budować i chronić. Plus dużo więcej tekstu do czytania. Muszę przyznać, że te bonusy za kultury oba są naprawdę kuszące. I granie Węgrami pod religijne idee w tym momencie jest bardzo mocne i robienie jednej kultury. Ja jednak wezmę więcej akceptowalnych. Ja teraz głównie skupiałem się na poprawianiu relacji nie tylko z elektorami, ale głównie z księstwami. Coś przewiduje, że ta Liga Protestancka nie wybuchnie. To jakieś żarty? Co? Przecież tu nawet nie mam co pokazywać w tej wojnie. Speed 5 i niech moje unie to załatwią, mi się nie chce. Ja sobie tylko będę patrzył, jak te liczby lecą w dół. Dobra, takiego pozytywnego nastawienia w wojnie jeszcze nie widziałem. Przegrywają z Kretesem, a wciąż wierzą w zwycięstwo. Nie mają wojska, postęp z mojego zwycięstwa 99%, a wciąż są pełni sił do walki. Co się dzieje z tą grą? Ja tymczasem i tak pozbyłem się już wszystkich centrów nawracania. A w Imperium zapanował pokój. Zwyciężyli oczywiście katolicy. Nie mogło być przecież inaczej. Coś popsułem? Zapomniałem o religijnej supremacji. Ups. Właśnie. Ale przecież nie umarł mi cesarz, o co chodzi? Dlatego nadmiar imperialnego autorytetu wykorzystam, żeby przekonać państwa pozostałe do zmiany religii. Polecam wam jednak zacząć od tego największego, bo każde kolejne nawrócenie jest trudniejsze. Czasem zmianę religii musiałem wcześniej kupić. Pamiętacie buntowników Pretendent Rebel w Bizancjum? Oni wciąż mi wybuchają. Ale nie zmienia to faktu, że wreszcie staliśmy się multikulti imperium, co wprowadza nam nową formę rządów imperialnej węgierskiej monarchii, która jest naprawdę fajna. Ale tu czegoś brakło. Halo? Wykonałem też misję na ulepszoną czarną armię, która teraz będzie nam dawała profesjonalizm podczas rekrutacji. I jestem zdziwiony, ale jak to kliknę, to zakończę całe drzewko. A nie, jeszcze ci zostałeś. Oczywiście, uniwersytety. Teraz
Teraz się pobawię się trochę moją kawalerią, bo jest naprawdę potężna. Artyleria też da radę, tym bardziej, że mam sporo dyscypliny. A wziąłem jeszcze więcej. Chociaż może tym razem uda mi się stoczyć parę bitew, kto wie? Teraz skupiam się głównie na tworzeniu jakichś mniejszych księstw. Na kolejne idee muszę wybrać któreś dyplomatyczne. Myślę, że influence bardzo mi się przydadzą, tym bardziej, że będą fajnie działały z jakościowymi. Widzieliście o tym, że jakościowe plus influence też zmniejszają koszty anektowania? Bo ja totalnie zapomniałem, że to zmienili rok temu. Teraz w zasadzie pozostało mi już tylko czekać, aż będę miał 15 poziom technologii administracyjnej. 13 lat. Powiem wam, że posiadanie tak dużej ilości unii personalnych psuje zabawy, ja nie mam co robić. Chociaż jakimś cudem Mameluk się dostał do mojej stolicy. I źle się to skończyło dla armii Mameluka. Dla tej armii również. Co te armaty? Najechałem jeszcze karawan, żeby podbić tutaj ładne granice przed utworzeniem Imperium. Poza tym naprawdę mam ochotę pobawić się jeszcze kawalerią. Zanim armie moich unii personalnych przybędą. Chociaż w mojej bitwie to tutaj jeszcze dużą pomoc mam dzięki wojskom przeciwnika, które mają artylerię w pierwszej linii. To powoduje, że dochodzi do rzezi dosłownie. Dajcie mi znać, bo nie pamiętam, żeby na poprzednich patchach był taki problem, by armie bota miały tak złą kompozycję. Atakowałem nawet większe armie moich przeciwników. Raczej i tak nie mają ze najmniejszych szans, patrząc na to, jaka rzeź tutaj się dzieje. Pięknie. Udało mi się nawet dopaść resztę armii Mameluka i zdać jej kolejne straty. Chociaż sam ponoszę też dość spore. Chociaż kiedy kostki podchodziły, to już zadawałem gigantyczne straty. Naprawdę gigantyczne. Tak duże, że ostatecznie armie moich przeciwników totalnie wyzerowane. A to się rzadko zdarza w przypadku tak dużych krajów. I przede mną teraz ta bardzo ważna decyzja. Czy po utworzeniu Węgro-Austrii przyjąć jej tradycje i ambicje? Co oznacza, no, że niestety stracę Cavalier to Infantry Ratio w moich ideach, jak i pozostałe, które tutaj mamy, na rzecz właśnie nowych, które również są bardzo mocne, ale raczej pod innym kątem. A powiem szczerze, że gdybym miał dalej kontynuować rozgrywkę pod zwykły podbój świata, raczej bym zmienił na te idee węgiersko-austriackie. Zobaczcie na tą artylerię. Ostatecznie statystyki armii wyglądałyby w ten sposób. Ale że mogę przywrócić imię Węgier i kolor Węgier? Jaki to ma sens? Może flagę jeszcze mogę zmienić? Kolejnym dużym minusem jest to, że po prostu misje w żaden sposób nam się nie rozwijają, niestety. Ale w cesarstwie wciąż głosują na Węgry. Fajną rzeczą jest też to, że w tym momencie kawaleria jest dla mnie tańsza od piechoty oraz artyleria, co prawda też dość sporo kosztuje, ale myślę, że w tym momencie zdobywałbym jak najszybciej Daleskogen, żeby obniżyć jej koszty. Jestem dumny z tego imperium, naprawdę fajnie się grało. Tak, w Hotfixie naprawili też imperialną węgierską monarchię, fajna ikonka. I po zmianie na religię protestancką, bo wam obiecałem to sprawdzić, imperialna węgierska monarchia pozostaje. A w tym odcinku pokazuję wam kolejne bardzo mocne państwo, które zostało zmienione na ostatnim patchu, hinduistyczną Mongolię, którą w niecałe 100 lat podbiłem naprawdę potężny kawałek świata. Pamiętajcie też o promocji w Hero Wars, aby skorzystać z mojego linku.